I witam was, Repus, to jest kolejny odcinek Top 5 z Hearts of Iron 4 i na początku chciałem wam życzyć oczywiście wesołych świąt, gdyż ten odcinek pojawia się w Wigilię i jednocześnie dzisiaj to będzie jedyny odcinek, który się pojawi, ponieważ postanowiłem nie wrzucać innych odcinków ze względu na to, żeby ktoś nie musiał później nadrabiać odcinków ze względu na to, że spędził czas z rodziną i tak dalej, a jeżeli komuś rzeczywiście nie brakować moich odcinków, to zawsze może nadrobić jakąkolwiek inną serię. Jednocześnie chciałem poinformować, że dzisiaj prawdopodobnie nie będę czytać komentarzy, ponieważ sobie jako punkt honoru, jako cel wyznaczyłem nieodpalanie internetu tego dnia i jednocześnie komputera, dlatego możliwe, że żadnego komentarza nie odczytam, jednakże bardzo bym was prosił o podawanie przykładów i pomysłów na kolejne serie z Hearts of Iron 4 topki, ponieważ przyznam, że powoli mi się kończą, a nie chcę lecieć z jakimiś kompletnie sztampowymi przykładami, jak na przykład top 5 krajów w Ameryce Południowej, czy coś w tym stylu. Dlatego proszę was o przykłady, jeżeli się przykłady skończą i pomysły, to po prostu ewentualnie skończymy tą serię, bo w końcu kiedyś musi się skończyć. Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, że mam nadzieję, że nie będzie żadnej przerwy, takie jak była teraz, że były 2 tygodnie przerwy spowodowane właśnie studiami i tak dalej, chociaż możliwe, że się pojawi, ale będę robić wszystko, żeby temu zapobiec. I ostatnie orzeczenie, chciałem przypomnieć o opcji wspierania na kanale, ponieważ po świętach startujemy z serią z koopa z widzami i jeszcze każdy ma czas, żeby do niej dołączyć, trzeba oczywiście wspierać mój kanał. Nie jest to drogie, 15 zł, ale możesz wziąć udział w serii multiplayer. A właśnie, dzisiaj w ogóle zajmiemy się top 5 pomysłów na grę, gdyż wiele z was pewnie nudzi już ta gra i kombinują z modami i tak dalej. I możliwe jest, że jest kilka opcji, na które nie zwróciliście uwagi, a które rzeczywiście może wam się spodobać i uprzyjemnić waszą rozgrywkę. Miejsce 5. Gra według drzewka narodowego. Każdy z reguły grając z Niemcami na dzień dobry robi cel wojenny na Polskę, albo Holandię, albo na jakieś inne państwo. Po co? Możecie zaczekać i zagrać według celów narodowych. Może to brzmieć jako coś, co może nudzić, ponieważ będziemy wolniej tutaj się rozwijać i tak dalej, ale to rzeczywiście sprawia, że gra jest o wiele bardziej interesująca i nadaje takiego trochę realizmu, którego często brakuje już w rozgrywkach Hearts of Iron 4. Na przykład takimi Niemcami, żeby po kolei zjadać Czechosłowację, dbać o to, żeby mieć dobrą ilość wojska i tak dalej. To potrafi sprawić, że gra jest zupełnie inna, lub na przykład jako ZSRR, zamiast na początku podbijać Polskę lub na przykład inną Turcję, to czekamy sobie spokojnie na cele narodowe, rozbudowujemy się i czekamy na taką wojnę z III Rzeszą. Miejsce 4. Brak blobowania. Co ogólnie rozumiem przez brak blobowania, gdyż oczywiście jak podbijemy III Rzeszą ZSRR, to znaczy, że nie zostawimy niczego Rosji tak od tak, ale zawsze możemy na przykład zrobić z nich wasala, zamiast po prostu lecieć z granicą III Rzeszy na samą Kamczatkę, albo już nawet rzeczywiście zagrać częściowo realistycznie i wziąć na przykład granicę do Moskwy i tak dalej, a część Rosji zostawić komuchom, które tam zostaną. Taka sytuacja tyczy się też w przypadku innych państw, jak na przykład żebyśmy Anglikami nie brali co najlepszych tutaj prowincji III Rzeszy dla siebie i byleby mieli na przykład stal oraz fabryki, tylko zrobić z nich rzeczywiście demokratyczne państwo i żeby później wszystko się toczyło pięknie, ładnie i kolorowo. Nie dość, że wtedy granice wyglądają o wiele bardziej logicznie, to jeszcze daje to pewną satysfakcję i zwiększa realizm w grze. Miejsce 3. Próbowanie różnych wariantów operowania armią. Możliwe, że pokiełbasiłem tą nazwę, ale w ogólnym rozrachunku mam na myśli eksperymentowanie chociażby z lotnictwem albo marynarką podczas wojny. Część z was prawdopodobnie nie używała lotnictwa podczas walk naziemnych, ponieważ pewnie uważała, że lepiej jest zainwestować w więcej czołgów, więcej piechoty i tak dalej, a jednak pójście w grę na przewagę powietrzną Niemcami na przykład, albo ZSRR, albo na przewagę morską i rozbudowywanie stoczni właśnie też w przypadku takich państw jak na przykład Włochy lub III Rzesza, może odmienić całkowicie rozgrywkę oraz postrzegania jej pod pryzmat taktyczny, co może dodać kilka dodatkowych godzin zabawy i eksperymentowania, a przy okazji może zwiększyć wasze umiejętności w tych aspektach dziedziny wojny. Miejsce 2. Zabawa ideologią i sojuszami. Można by zawsze na przykład odpalić sobie III Rzeszę komunistyczną, albo zostać przy faszystowskiej i stworzyć oś Berlin-Moskwa. Czy kiedykolwiek ktoś z was to zrobił?
Prawdopodobnie większość nie, no chyba rzeczywiście chciała się dokładnie w ten sposób pobawić. Jednakże osoby, które tego nie zrobiły, mogą spróbować zagrać w sojuszu III Rzesza z ZSRR, albo pójść faszystowską Francję i stworzyć sojusz ze Włochami, albo innych wiele, wiele możliwych scenariuszy. Nie musicie się ograniczać co prawda do celów narodowych, możecie spróbować sobie przejść na faszystowskie Stany Zjednoczone albo komunistyczne, albo jako faszystowska Wielka Brytania doprowadzić do zdominowania świata przez faszyzm. Miejsce pierwsze. Pokój. Bo co w życiu jest najważniejsze? Pokój, przyjaźń, miłość. Po co prowadzić wojny? Można żyć jeszcze taką trzecią rzeszą, przejść sobie na demokrację, chronić się podległości innych państw, wyzwalać te już zajęte, dołączyć nimi do aliantów, albo tak samo w przypadku ZSRR. Czemu być państwem imperialistycznym, skoro można być państwem przyjaznym, który dba o inne państwa, o inne narody? Czy kiedykolwiek ktoś was odpalił sobie trzecią rzeszę i zagrał nią sobie po prostu ekonomicznie, budując budynki, lotniska, rozbudowując ekonomię? Przecież to jest bardzo ważny i przyjemny aspekt gry. Dobra, żartuję, bawcie się modami. I to byłoby na tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeszcze raz przypomnę o opcji wspierania i multi z widzami, która odbędzie się jako seria, a nie jako jakiś stream czy coś w tym stylu. Kolejny odcinek Stopki pojawi się prawdopodobnie w ten weekend, jeżeli oczywiście nic mi tutaj nie przeszkodzi i zdążę się ze wszystkim wyrobić. A tymczasem żegnam was, miłych, szczęśliwych świąt i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach na moim kanale.